S od lat produkuje sprawdzone i uznane okulary. Poza ekstremalnymi przypadkami są to okulary wielokrotnego użytku. Przy trafieniu przeciętnym odłamkiem lub kulką airsoftową zapewniają 100% ochrony. Przy okazji, przy tej klasie okularów są one w przystępnej cenie. Używamy i jesteśmy z nich zadowoleni. Polecamy. Okulary S stosowane są od lat w służbach mundurowych. Sprawdziły się we wszystkich współczesnych konfliktach zbrojnych. Są też najpopularniejszymi okularami ochronnymi w środowisku airsoftowym. Jest tak, bo charakteryzują się znakomitymi właściwościami ochronnymi, jednocześnie w wielu przypadkach po trafieniu lżejszym odłamkiem, np. kulką airsoftową, nie pozostaje na nich trwały ślad. Przy okazji wyglądają po prostu dobrze. Same wizjery S są nam już doskonale znane. Spełniają wyślubowane normy MilSpec, które czynią z nich prawdziwą balistyczną ochronę oczu strzelca. Do wyboru mamy różne wersje kolorystyczne, charakteryzujące się innymi właściwościami optycznymi w zależności od aktualnych warunków i potrzeb. Tym razem w celu zniszczenia otrzymaliśmy szybki, przyciemniane, bursztynowe i żółte. Model Ice jest wszystkim doskonale znany, ale Crossblade już niekoniecznie. Crossblade mają naszym zdaniem lepiej wyprofilowaną ramkę niż ma to miejsce w kultowych crossbowach, których od lat używamy. Poprawiony jest również nosek. Warto pamiętać, że w zależności od wielkości nosa, S udostępnia w swojej ofercie noski w trzech rozmiarach. Nie powiemy, który model z serii Cross jest lepszy, bo każdy model jest naszym zdaniem doskonały. Każdy musi dokonać indywidualnego wyboru, dostosowując model do swojej twarzy. Warto zwrócić uwagę, że jest wyraźna różnica w parowaniu między modelami serii Cross a Ice. Te pierwsze znacznie trudniej parują. Ale nie o tym miał być ten film. Przejdźmy do przyjemniejszej części – destrukcji. To było dość szybkie. Zaczęliśmy od mocnej repliki airsoftowej o mocy 2,9 J na kulce 0,43 g. Potem przeszliśmy do wiatrówki zasilanej CO2, no niestety tylko o mocy 1 J, a następnie do strzelby. Tutaj przesadziliśmy z dystansem, ale sami zobaczycie, jaki był tego efekt. Mimo dystansu i mocnej repliki, kulka airsoftowa nawet nie naruszyła struktury wizjera. Podobnie było w przypadku wiatrówki. Mimo ołowianego śrutu, ciężko było znaleźć punkt trafienia. Jeśli chodzi o strzelbę, to przesadziliśmy. Dystans, z jakiego strzelaliśmy, był zdecydowanie za krótki, ale mieliśmy je zniszczyć i przy okazji coś pokazać. Pokazaliśmy dwie rzeczy. Strzelaliśmy z za bliska, to po pierwsze. Po drugie, na granicy destrukcyjnej wiązki widać, że mimo dystansu pojedyncza śrucina została zatrzymana, czyli okulary spełniły swoją funkcję.